Jezus powiedział do swoich uczniów: nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Spadł deszcz, zezdrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom i runął, a upadek jego był wielki. Komu i czemu ufamy? To jest zasadnicze pytanie, które przewija się przez te oba czytania. U proroka Izajasza czytamy: niech wejdzie naród sprawiedliwy, dochowujący wierność. Jego charakter stateczny ty kształtujesz w pokoju, bo Tobie zaufał. Tobie zaufał. To jest związane z tym, że Bóg jest rozumiany jako skała. Bóg jest skałą, której się możemy oprzeć. A to rozumienie i spojrzenie na Boga wiąże się biblijnym rozumieniem prawdy. Emet, prawda, oznacza to, na czym można się oprzeć, czemu można zaufać, w co można wierzyć. I w tym momencie Bóg jest skałą, oznacza tyle, że Bóg jest tą prawdą, na której się można oprzeć. To jest ta skała, na której można budować. I tutaj bardzo ładnie u Izajasza wychodzi: jego charakter stateczny ty kształtujesz w pokoju, w pokoju. Pokój jest owocem Ducha Świętego, jak to potem święty Paweł wymienia owoce Ducha Świętego. I pokój jest znakiem tego właściwego zawierzenia. Jeżeli zawierzymy czemuś i to buduje w nas pokój, jest, daje nam pokój, jest to znak, że dobrze i właściwie zawierzyliśmy, że to jednak jest zawierzenie zakorzenione w Bogu. Natomiast Ewangelia daje trochę takie wyjaśnienie od strony tego, że zaufanie nie polega na deklaracji, którą składamy, która pociąga za sobą jakąś przynależność, czy religijną, czy inną. Zaufanie polega, można by powiedzieć, jeżeli chodzi o zaufanie Bogu, polega na posłuszeństwie wiary. Co się wyraża postawą, że rzeczywiście przyjmujemy Słowo Boże i czynimy zgodnie z tym, co ono mówi. Każdy więc to tych słów moich słucha i wypełnia je. Można porównać z człowiekiem roztropnym. To ten buduje dom na skalę, na prawdzie. Bo ta prawda, jako skała, jako metafora skały, wymaga tego, abyśmy rzeczywiście temu słowu zawierzyli i według tego słowa postępowali. I dopiero wtedy mamy taką całość. Wchodzimy w prawdę poprzez nie to, co deklarujemy, tylko poprzez to, co my faktycznie robimy, na czym się rzeczywiście w swoim życiu opieramy. I teraz my sami z kolei musimy siebie sprawdzać, czy to, co deklarujemy, to rzeczywiście jest to, czemu zaufaliśmy, czy jednak jest inaczej w życiu. A to się poznaje po owocach, po czynach, po tym, za czym rzeczywiście idziemy. Ani to niestety w takich czasami mazowych powiedziach rzadko biorę udział w tym, ale czasami jest. I pytam ludzi tak po prostu: no dobrze, a modlisz się? No wie ksiądz, nie ma czasu. A Pan Bóg jest najważniejszy w życiu? Tak, oczywiście jest najważniejszy. No to jak jest najważniejszy, jak nie ma czasu? Mówię: dobrze, zacznij odmawiać Ojcze Nasz, mierzę czas, zobaczę, ile Ci to czasu zajmuje. Spokojnie, powoli, nie bez pośpiechu. I się okazuje, że po prostu my sami siebie oszukujemy. Nie mamy czasu na modlitwę, ale Pan Bóg oczywiście jest najważniejszy. Gdyby tak mąż powiedział żonie: ty, kocham Cię nad życie, nie? Ale nie miał czasu z nią w ogóle porozmawiać, nie? No to czy ona by wierzyła mu, że on rzeczywiście ją kocha? No chyba raczej nie. I troszeczkę jest podobnie z nami. My czasami siebie oszukujemy i musimy patrzeć na to, co my rzeczywiście wybieramy.
za czym my rzeczywiście idziemy, co się rzeczywiście liczy w naszym życiu. Nie deklaracje są istotne, ale to, co wybieramy. Czy my rzeczywiście słuchamy Słowa Bożego i idziemy za Nim, czy nie. I to od tego zależy to, czy my budujemy na skalę, czyli na prawdzie. Pan Jezus mówi o tym, żebyśmy poznali prawdę, a prawda nas wyzwoli. Poznać prawdę to znaczy w biblijnym języku wejść z tą prawdą w zażyłą więź. To znaczy rzeczywiście iść zgodnie z tymi słowami Bożymi i wtedy w naszym życiu ta prawda się ujawni poprzez owoce, poprzez miłość, radość, pokój, łagodność, opanowanie, pokorę i tak dalej. To się ujawni w naszym życiu. My doświadczymy wtedy prawdy, która się przekłada na życie. Przekłada się na radość w życiu. A najłatwiej to uchwycić właśnie poprzez pokój. Ten owoc, który najłatwiej jest uchwytny. I wtedy rzeczywiście budujemy na skalę. I proszę zobaczyć, jak ta metafora skały, ona jest niesamowicie mocno obecna w całym Piśmie Świętym. Bóg jest skałą. To znaczy jest prawdą. Pan Jezus mówi do Szymona, Ty jesteś Piotr, czyli skała, a na tej skale zbuduję mój Kościół. I znowu trzeba to brać nie od strony takiej zewnętrznej jakiejś, ale skała w sensie Ty jesteś tym, na którym mogą inni się opierać. Ty głosisz prawdę, Ty przekazujesz prawdę i inni mogą na tym budować. I Ty jesteś skała w tym sensie. Sam Jezus jest przez świętego Pawła nazywana fundamentem. To jest Chrystus jest skałą, bo On jest prawdą. Prawdą, drogą i życiem. Sam o sobie mówi. Stąd jest skałą, dzięki któremu, na której się możemy oprzeć, na której można budować i na której, dzięki której otrzymujemy pełnię życia. To oznacza tą prawdę w sensie biblijnym. Jednocześnie to bardzo mocno jest pytanie do nas skierowane. Czemu rzeczywiście wierzymy? Czemu zaufaliśmy? Na czym się opieramy? Nie wystarczy mówić Panie, Panie. Za tymi słowami musi iść zaufanie, zawierzenie, które się przekłada na konkretne postawy w naszym życiu. I tylko wtedy ta droga nasza staje się rzeczywiście drogą ucznia Chrystusa i prowadzi nas do zbawienia.